rajdowy sezon offroadowy, teren wizji zaczynamy bardzo nietypowo, bo bardzo nietypową imprezą, choć bardzo offroadową. Jeszcze do mnie nie dociera, co się właśnie stało, nie? Jakby to Clio walczyło jak samuraj w torfie na odcięciu. Już kilka razy słyszeliśmy o tym, że są ludzie, których nie stać na terenówki, więc biorą stare samochody osobowe, delikatnie je modyfikują i spotykają się wszyscy na takiej turystyczno-offroadowej, przygodowej imprezie, która się nazywa Grus Rally. I tymi samochodami, uwaga, o zgrozo, odważają się wjechać w teren. Myślę, że to jest po prostu świetna zabawa. Myślę, że takie auta bardzo dobrze dają radę. Nawet lepiej niż patrol, którego raz objechaliśmy tym pikiem. Widziałem. Dawaj, Rados. Kręć. Tu są nacięte Simexy, ponieważ się nie zmieściło w nadkole tarły o sprężyny, więc zostały tutaj stuningowane delikatnie. Nie traktujcie tej rywalizacji jakoś bardzo poważnie. Znaczy chodzi o to, żebyśmy się tutaj nie pozabijali o każdą sekundę na OS-ie, żeby nie było, żeby ktoś krzywdy nie zrobił. Raczej traktujcie to z dystansem i z jajem, bo to tak ma być. No to my tutaj raczej jeździmy do zabawy. No nie jest to walka o złote gacie po prostu. No. Żeby zobaczyć, jakiego rodzaju to są emocje i jak to wygląda z perspektywy takich starych, znudzonych offroadowców, postanowiliśmy z Pawłem, że wystartujemy. Początkowo myśleliśmy o tym, żeby kupić właśnie auto osobowe, założyć jakiś tam lift, opony terenowe. Na szczęście organizator pozwolił startować autami, które mają napęd na 4 koła, ale nie są typowymi terenówkami. Wniosek jest taki, że napęd na 4 się przydaje, ale też technika, bo tutaj ominął tą dziurę na środku, pojechał lekko boczkiem, dzięki czemu nie wpadł w dziurę, w którą wpadły pierwsze dwa auta. Aczkolwiek w przypadku napędu na 4 myślę, że to nie grałoby dużej roli, że środkiem by też przejechał. Próbujemy? No dawaj. Wymagania były takie, żeby kupić gruza do 5000 i udało nam się znaleźć takiego właśnie forka, który przeszedł tak naprawdę bardzo minimalne modyfikacje, to znaczy Maciek go przejrzał, wymienił to, co było niezbędne. Nowe przewody, nowe świece, stara cewka. Tutaj z tyłu jest cennik, ale właśnie go będziemy przekreślać, ponieważ my w offroadzie pomagamy sobie bezinteresownie i te ceny są zbędne, dlatego teraz je przekreślimy. Jak ktoś ma ochotę, to może do nas przychodzić po trapy, kinetyka, wyciągarkę, łopatę, zblocze, wszystko mamy. Jeszcze może tego nie widać, ale jesteśmy bardzo podnieceni, ale też zaspani. I wczoraj jak w nocy przyjechaliśmy tutaj porozmawiać też przy okazji z tymi ludźmi, bo była kolacja, dowiedziałem się na razie dwóch rzeczy, że Subaru kończyło bardzo szybko ten rajd, pomimo tego, że to jest dzielne auto. To podobno było bardzo awaryjne. Nie, że auta 4x4 nie kończą 4x4 tej imprezy. Nie kończą tej imprezy. Zawsze wracaj na lewecie. Wszystkie. Serio? Dokładnie. No, na razie tak. No jest tak. I jeszcze klątwa telewizji. Optymistycznie. Nie, my już mamy asystans jakby co. Nauczeni. My mamy lawet. Poszła. Pech teren wizji! Druga informacja jest taka, że nikt nie przejechał całej trasy w wyznaczonym czasie, dlatego że mamy do przejechania 300 km przez 2 dni i podobno nikt nie jest w stanie dojechać do końca roadbooka, bo jest tak trudno, tak ciężko, co nas bardzo z Pawłem cieszy.
pilotuje Paweł, kieruje Maciek, dlatego że Maciek nam pomaga i w ramach też takiego odwdzięczenia się zabraliśmy go na rajd, a poza tym to on ogarnął Subaru, czyli tam wszystko ponaprawiał. Także zaczynamy sezon gruzami. Maćku, wiem, że nie chciałeś rozwalić tego auta i ono ma przeżyć jeszcze parę lat, ale to jest offroad, człowieku. Gaz w opór, no to musi wytrzymać. Ten przejazd był, powiedziałbym, mało efektowny i na pewno nie był najszybszy. Właśnie dzięki temu, że on prowadzi, to auto przetrwa do końca tej imprezy. To jest nasza taka. Ogólnie w Gruz Rally od początku chyba chodziło właśnie o to, żeby upalać osobówką z napędem na jedną oś. Teraz w regulaminie było napisane, że można mieć osobówkę z napędem na cztery i z tego skorzystaliśmy, ale wszyscy dookoła mi mówią, że jazda z napędem na cztery nie ma sensu, że w sensie nie daje takiej frajdy, że właśnie najfajniej jest jeździć ośką, że wtedy to jest dopiero wyzwanie i zabawa. Uprzedzając zarzuty, że znowu trywializujemy offroad, pokazując coś, co nie ma sensu, no bo jaki jest sens pakować się osobówką w błoto? Oczywiście, że nie ma żadnego sensu, ale jeśli ktoś potrzebuje takiego offroadu, a ma do dyspozycji te 1000 czy 2000 zł, albo gruza, którego dostał od rodziców i zamiast oddać go na złom, zakłada mu terenowe opony, spawa jakieś trapy, czy składa je z rur kanalizacyjnych i znajduje taką grupę ludzi, którzy mają takiego samego fioła, takie same potrzeby, a nie stać ich na normalne terenówki, więc czemu ci ludzie nie mają prawa do zabawy w terenie? Moim zdaniem każdy ma prawo bawić się tak, jak uważa, tak jak pasuje, tak jak go stać, a poza tym teren wizja jest od tego, żeby pokazywać wszelakie oblicza offroadu. Nie mam się. A przepraszam! Nie mów, że jestem taki zły kierowca, pomogę ci. No jak? Najgorszy. Czy zły nie powiem, ale najgorszy. Nie, ja do domu zaraz jadę.
Poczekaj, to dopiero początek. Na tej imprezie też chcieliśmy zobaczyć i porównać właśnie taki seryjny, niezmotany samochód z napędem na cztery koła w stosunku do takich osobówek, które mają założone Simexy, są trochę podniesione, są o wiele lżejsze. Okazało się, że na tej imprezie najbardziej terenową bryką to nie było nasze Subaru czy inne Subaru, które też tutaj było, tylko właśnie Tico na dobrych terenowych oponach. Kotok. Zerknij, czy tam jest dobrze? Tak. Bo te kable są takie, kurde. No są. Halo? Poczekajmy tak 10-15 minut, niech on się trochę podładuje. Halo? Co my teraz co? Przy stoimy? Nie jadę z tobą. To już nie robi różnicy. No, nie, no bo mnie wykorzystujesz. Co tam się urodziło? Nic. Ładujemy BMW. Trochę go to hamuje, mi się zdaje. Zaraz spadnie temperatura. Okej, pokaż. A czemu? Ty, jak ja kurde cały czas mam na liczniku 90-100? Jadę na dwójce. Jadę na dwójce, bo inaczej w ogóle nie jedziemy. Jedziemy na stację. Jedzie, szaruje tu cały czas trochę. Taka, no. Taka akcja. Bo się bieda zaraz. Tak cierpliwy, kurde, ileśmy paliwa wypalili, pół kotła prawie. Tak? No to jest dopiero początek. No, jak on cały czas dał ciebie. Pedał w podwodze cały czas. Ale ja tak lubię. Forester okazał się jedną z lepszych naszych inwestycji, można powiedzieć. Auto za 4,5 tysiąca dosłownie, wsadzone prawie 1000, bo Maciek tam musiał rzucać hamulce, takie tam rzeczy. Czyli łącznie no 5 tysięcy z kawałkiem. A jeździ, zobaczcie, już pojeździł, no jak mieliśmy go w naszych rękach, to z 500 km zrobił tam po mieście. No a teraz przyjechał tutaj na gruza, no i proszę bardzo, pcha Civica pod górę. Tak się kończy pomaganie poprzez pchanie. Ale sami chcieli. Ale to jest gruz rally. Tak, tak. A nie w rack race. Ale niesamowite, że forek jest cały, nie? Forester jest calutki. Tak, nic się być. Nie wgięło. Także elegancko, a nie ma stalowych zderzaków ani w jednym, ani w drugim, jak widać. A Forester lepiej wytrzymał, lepszy plastik na zderzaku. Myśmy zrobili prawdopodobnie 12 km w terenie, a już mi licznik pokazuje 60 w tym momencie. Cały czas jedyna dwoje odcina. Na roadbooku była kratka, że chcesz hardkoru, jedź prosto przez las. No i oczywiście Terenwizja chce hardkoru. No i ten hardkor właśnie się zaczął. Normalnie to patrolem, jeepem czy samurajem byśmy przejechali, ale Subaru i tak daleko dojechało. Także jesteśmy teraz sami, bo nikt za nami nie jedzie, bo nikt nie chciał hardkoru. Więc w związku z tym Paweł pokaże swoje patenty na szybkie przeciągnięcie Subaru po dużych kolejnach. Ja jestem spragniony, wiecie, terenu i ja chętnie się tu pobawię do końca tej drogi. To tutaj nie przejedziemy raczej. Wiesz co, trzeba je wyciągnąć stamtąd i próbować brać to okrakiem. Ile się będzie dawało radę, to się będzie dawało radę. Jak się nie uda, no to będziemy się dalej ciągnąć. Mamy wyciągarkę, mamy trapy, highlifta, mamy wszystko, żeby być samodzielnymi. W końcu jest naprawdę duże wyzwanie dla czteropędnego auta.
więc ja bym się go podjął. No nie wiem jak wy, za godzinę zrobi się ciemno. To powinien z koła przelecieć. Tylko musimy teraz, bo on zawisł na brzuchu. To jest największy problem tej wklejki w tym momencie, że ono wisi na brzuchu. I musimy po prostu się wydostać, tu wziąć to okrakiem i tym okrakiem pojechać do końca. Się zastał. Tam mamy, a tu? Ten kurs jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba osobiście. Nie krzyczą na mnie prawie wcale. Przejazd przez tą leśną dróżkę zajął nam jakieś 3 godziny. I mniej więcej wyglądało to zawsze podobnie i cała trasa składała się z 3 elementów. Pierwszy element to było planowanie trasy, ustalanie którędy i jak pojedziemy. Drugim elementem to była już próba przejazdu i tutaj Maciek starał się wykonać polecenia Pawła. Jest seryjne auto osobowe z napędem na 4 i przy świtu to tu nie jest jakoś za dużo, nie? I po prostu my siadamy brzuszkiem. Trzeci najciekawszy element to było po prostu mistrzostwo Pawła, czyli podkładanie trap, używanie naszej wyciągarki, highlifta, no wszystkiego co mieliśmy w bagażniku, a trochę tego było. Także bawił się po prostu, widziałem uśmiech na jego twarzy, kombinował, przeciągał, podkładał. Dobra, delikatnie cofasz, metr, dopóki nie powiem, cofaj. Jeszcze. Dobra, dobra, stop. Leje się woda do środka? Nie, uszczelki. A dobra, nie, cofam co powiedziałem. Powolutku, ale nie przez drzwi, tylko a, dobra. Z dywanu się pojawia. No i w końcu po 3 godzinach wyjechaliśmy, a że zrobiło się ciemno, to z ciekawością czekaliśmy na następny dzień. Na placu też była zmotka, no bo trudno ten pojazd nazwać inaczej niż właśnie taką zmotą. Nie wiem jak to jeździ, bo niestety nie spotkaliśmy go na trasie, także ciężko mi ocenić, ale widać, że tutaj fantazja też dopisała. Był też taki krótki odcinek OS-owy, gdzie można było pojeździć na czas. Fajne było to, że trzeba było to przejechać 2 razy i za drugim razem trzeba było zamienić się miejscami, czyli kierowca siadał na miejscu pilota, a pilot kierował. Tego dnia też stwierdziliśmy, że Paweł musi się troszkę wyżyć jako kierowca, bo on po prostu lubi upalać terenówki. Uważa, że został do tego stworzony, żeby dostać dobry samochód terenowy i wtedy po prostu pokazuje, co potrafi. Mi wystarczy dać po prostu auto mocne i terenowe, albo z napędem chociaż. Ja już jestem szczęśliwy, nie? Byle to jeździło po prostu. To nie jest typowy rajd. Nie ma tutaj zbierania pieczątek, a w tych warunkach pogodowych okazało się, że przejechanie tej trasy stanowi naprawdę duże wyzwanie.
wszystko. Ten, nie? Czekaj. Na razie tak. Bardzo ładnie. Chcieliśmy objechać golfa, który był tutaj w tym błocie wlepiony. Pomyśleliśmy, że go objedziemy lasem i go wyciągniemy. No to teraz on nas wyciąga z lasu. Co? Auto zostało uratowane przed złomem. Więc było po prostu w rodzinie długo, długo i miało iść na złom, więc kosztowało 0 zł. Nie no, bo masz zatkany dolot tutaj kompletnie, nie? Zdejmijmy rurę, potem ją wypchniemy jakimś śrubokrętem. Dobra, to czekaj, potrzymaj maskę, bo ja wiem, jak to trzeba wciągać. O! Taki demontowalny snorkel. Ale teraz jest gnieciony, to nie... Palto. Jestem trzeci raz tutaj za każdym. Tylko nie za ostre, bo tam byłem puszczą. Wczoraj przez cały dzień prowadził Maciek. Narzekałem, że jechał wolno. Dzisiaj Paweł dostał auto na chwilę na OS-ie czasowym i teraz gdzieś tutaj wjechaliśmy i popsuł Forestera. I to jest tak właśnie, jak dasz młodemu narwanemu poprowadzić. I czemu tak się dzieje? Teraz się okaże. Amortyzator, w miejscu, gdzie jest sprężyna oparta, to jest taki kielich i ten kielich nam się opiera o oponę. Zaczął się opierać, bo koło się trochę wykrzywiło, tak na pierwszy rzut oka. I ogólnie jak jedziemy, no to właśnie obcieramy oponą o ten kielich i zaczyna śmierdzieć gumą. Amortyzator będziemy naciągać wyciągarką, albo się urwie, albo się naprostuje. Wtedy nie będzie obcierało koło o amortyzator i można jechać dalej. O, zobacz, jak się błoto odlepia tutaj. Ty nie gadaj o błocie, po prostu amortyzator. Ale to piszczy w tym błocie. Tu jest problem z amortyzatorami, one mają pewnie 20 lat, się wyginają, nie są przystosowane do takiej jazdy. Założymy amory Ironmana, bo są dedykowane do Forestera, więc już będzie amor offroadowy i wtedy już nie będzie się gieło i będzie najsłabszy punkt wyeliminowany. Radość była przedwczesna, można powiedzieć, bo okazało się, że gumę złapaliśmy z przodu. Znaczy to powietrze schodziło, wczoraj 3 razy żeśmy dopompowywali, było ok, ale dzisiaj coś szybciej schodzi. Także takie są uroki. Maciek, dziurę trzeba zrobić, bo wodę mamy. Słuchaj, no możemy na kolejną edycję kupić auto z przednim napędem i... Tico na przykład i zobaczymy, co się będzie działo. No, ogólnie Forester miał być taki rozwojowy, że jeszcze go trochę zmotamy i zobaczymy, co można jeszcze z niego wykrzesać. Podsumowanie z naszej strony jest takie, że po pierwsze to jest świetna impreza. Naprawdę dla ludzi, którzy mają duży dystans do siebie, duży dystans do offroadu, do motoryzacji, którzy po prostu chcą się męczyć, upodlić w tym błocie. Subaru przeżyło, nic się nie uszkodziło. Jedynie co, no to ponownie zgiął się ten amortyzator, który był prostowany.
Niestety wygiął się też drugi, także z tyłu był taki porządny negatyw. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Zobaczymy, o co chodzi. Może te amortyzatory są po prostu stare. Samochód będzie przechodził modyfikacje takie już bardziej offroadowe, czyli dostanie jakiś bieda lift, dostanie trochę lepsze opony i wtedy zrobimy pojedynek z Audi Quattro, bo mamy wielu znajomych, którzy właśnie Audi jeżdżą w terenie w podobny sposób z modyfikowanymi samochodami. Także będzie taki pojedynek, a co później, no to los przyniesie. Także na razie auto się sprawiło, chłopaki są wymęczeni, ale zadowoleni, a przecież o to nam chodziło, żeby właśnie z uśmiechem na twarzy wrócić do domu.